Witam Was na kanale Tłuste Gary. Dzisiaj robimy spaghetti bolognese z makaronem, do którego przyrządzenia nie potrzebujemy żadnych nasion czy orzechów. Cały obiad przygotujemy w około 20 minut. Zapraszam do subskrypcji kanału i włączenia powiadomień. Pozwoli to otrzymywać informacje o nowych filmach. Na rozgrzanej patelni umieszczamy 400 g mielonego mięsa wołowego i podsmażamy. W międzyczasie łopatką rozdzielamy mięso na mniejsze kawałki. Gdy będzie już ładnie usmażone, dolewamy około 400 g pomidorowego sosu z dodatkiem bazylii i podgrzewamy całość. Dwieście gramów tartego sera mozzarella umieszczamy w naczyniu żaroodpornym lub misce i podgrzewamy. Może być w mikrofalówce lub piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza przez około 5 minut. Piekarnika nie wyłączamy, gdyż w kolejnym kroku będzie nam jeszcze potrzebny. Gdy ser będzie już płynny i nadal dosyć ciepły, dodajemy dwa żółtka. Mieszamy około minuty, aż wszystko dobrze się połączy. Można również dodać przyprawy czy zioła i wtedy uzyskamy różne smaki. Gotową masę wykładamy na papier do pieczenia lub matę silikonową, przykrywamy drugim papierem i wałkujemy. Ser nadal musi być ciepły, aby dobrze się rozwałkował. Zdejmujemy górny papier i masę serową umieszczamy na blaszce do pieczenia. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 150 stopni Celsjusza na maksymalnie 10 minut. Wyjmujemy z piekarnika i dajemy mu lekko ostygnąć. Następnie zdejmujemy papier lub matę i zwijamy w rulon jak naleśnik. Na desce do krojenia z użyciem noża kroimy na wąskie paseczki. Makaron jest gotowy. Porcja z 200 g sera mozzarella wystarczy dla dwóch osób. Przygotowany makaron możecie przechować w zamkniętym pojemniku w lodówce. Chłodny traci sprężystość. Przed jego podaniem wystarczy go włożyć do gorącej wody na kilka sekund i będzie gotowy. Porcję wykładamy na talerz i dodajemy połowę podsmażonego mięsa z sosem. Posypujemy serem parmezan. Obiad jest gotowy. Napiszcie w komentarzach, jak Wam przypadł do gustu taki pomysł na makaron i do usłyszenia w kolejnym filmie.